że tak ludzie są w systemie religii przez lata, tak im jest wpajane w głowę, że tylko ten kierunek, w którym jesteś, to jest prawidłowy i każdy inny, to jest, wiesz, są takie stopniowania odstępstw, nie? Wiesz, ale tam tutaj jest, wiesz, ostrożnie. Tam były takie fajne teksty, do nich mówiono na przykład o tych religijnych gdzieś tam zwierzchników. Modlić się możecie razem, nie? Tak jak to, co to jest? Modlić się możecie, ale nie słuchajcie w ogóle. Wiesz, jak modlić się, co to w ogóle jest, wie? Modlić się możecie, ale ich nie słuchajcie. Jak można takie modlić się, to dla mnie jakby to, że ja się z kimś modlę, to w ogóle, że ja, jakby, to jest jakaś relacja też. I też nie tylko relacja osobna człowiek-człowiek, ale też relacja wspólna przed Bogiem. To, dla mnie to jest jakby fundamentem chyba raczej, tak? Niż to, że kogoś słucham czy nie słucham. No bo to... Ale to wiesz, w każdym, zobacz, w każdym zdaniu, w każdym słowie widać, jak ktoś postrzega w ogóle swoją relację z Bogiem, relację, takim, nawet nie relację w takim układzie, czy w ogóle jak postrzega miłość. No właśnie w ten sposób, bo dla ciebie, dla mnie też jest oczywiste, że jak się z kimś jest, to jest jakaś relacja, tak? Jakieś, czy z Bogiem tak samo to jest relacja i wtedy no jak można wspólnie modlić się, ale nie słuchaj tego, co on mówi. Wiesz, natomiast bo... natomiast to... mi się wydaje, że to jest właśnie to... ktoś się zdradza, bo jak to ma, tak, do Boga, że przyjdę, wypełnię właśnie te tam nakazy, tutaj, prawda, wszystko było, czy nie słucha się, nie słucha się, nie słucha się tego głosu, nie słucha się tego, co, nie, bo to jest dla mnie, ja cały czas wracam do tych właśnie, że się nie żyje swoim sercem, nie słucha się swojego serca, nie słucha się swoich pragnień, tego, co się chce. Ja w ogóle mam głębokie, wiesz, głęboką wiarę w to, że pragnienia człowieka w ogóle prowadzą do dobrych rzeczy. Ja wiem, że są zranienia, różne rzeczy, tak krzywo też ludzie to wybierają, ale jakoś tak, wiesz, no bo nie znam innego odwołania do ludzkiego serca. To właśnie jak słyszę coś takiego, to słyszę właśnie, no mówmy się, nie słuchamy. I to jest takie, wiesz, bądź wolny, tak, w gabarytach, które ci wyrysuję. Wiesz, masz tutaj swój, wiesz, swoją płaszczyznę wolną. Bądź wolny, czuj się wolny, wiesz, bądźcie wolni. Ale wiesz, wystawisz nogę za tą płaszczyznę, tak? Nie wystawiaj tam nogi, bo tam jest niebezpiecznie na początku, bo tam jest niebezpiecznie. Wiesz, ale jak człowiek, a dalej tam nie zaglądaj tam, bo poniesiesz konsekwencje. Wiesz, człowiek tam przyjdzie, rozejrzy się, wróci, a po co tam byłeś, co tam robiłeś? Wiesz, to jak mówi, słuchajcie, ja bym chciał iść tam w ogóle, to iść i nie wracaj. Wiesz, to... No, człowieku, przecież to są czary. To jest manipulacja ludźmi, wiesz, i jechanie po prostu, wiesz, i wiesz, i takie, ja to zauważyłem, że tutaj miało na przykład wpływ, no wiele czynników, jak najbardziej, ale wiem, że wiesz, był duży nacisk religijny, wiesz, bo ludzie zaczynają się czuć jakby wychowani w systemie jakiejś religii, otoczeni tym pozornym bezpieczeństwem, taką, oni jak potem są dociskani, mówią, słuchaj, i to nie jest bezpieczne. Zasiewany jest strach w ludziach. Strach, wiesz, zupełnie. I wtedy ty mówisz prawdziwe rzeczy, rzeczy wyzwalające. Z drugiej strony jest presja strachu i człowiek jest taki, wiesz, jak ta piłeczka odbijana, wiesz. Natomiast, bo wyjście nie jest wybór właśnie. Tak. Moim zdaniem człowiek musi powiedzieć, gdzie jest prawda. Tak. Bo to rzeczywiście są dwa nieprzystające do siebie światy. Tak. One tak. Gdzieś się zahaczają, ale zahaczają się, nieprzystające. I musi być wybór. Póki nie będzie wybór, ja widzę, jak ludzie się zachowują wtedy po prostu w lęku, w strachu i tak jak ty powiedziałeś, raz przychodzi ktoś, mówi normalnie, masz poczucie, że ma kontakt ze sobą, ze swoim sercem, z miłością, mówi tak innym językiem, a innym razem przychodzi i zupełnie inny człowiek. Inny człowiek. Inny człowiek. Ja mówię... Makabryczne i to jest straszne, jak ktoś jest w ogóle ktoś bliski, kogo się kocha, to w ogóle jest makabryczne. No mówi w ogóle do ciebie obca osoba i w ogóle jeszcze twierdzi, że nie, że to teraz to jest prawda właśnie. Ale to nie, ja jestem taki właśnie, a ja widzę, że to jest nieprawda. Ja wiesz, ja nie raz już, bo to jest któryś... Nie ma takich ludzi. Któryś raz z kolei ktoś mówi, wiesz, bo ty manipulujesz. Ja mówię, ja wiesz, a ja dzwonię, że jak do mnie telefonów nie odbiera. Mówię, no ale dlaczego nie chcesz z nim pogadać? Mówię, to przecież człowieku, przecież proszę cię. Ja manipuluję, przecież ja z kimś, no nie? To nie chcę, ja dzisiaj jestem w takim, że tak powiem, mogę powiedzieć, stanie ducha, no nie? Że ja w ogóle ktoś nie chcemy, ktoś nie chce czegoś, no nie, to ja mówię, okej, okay, w ogóle wiesz, niech mnie ręka boska broni, żebym ja robił coś, tak, żebym ja z kimś, kto czegoś nie chce zrobił, wiesz, dla mnie to już jest dramat. Ja się wręcz mam jakąś obawę,
do dotykania się takich spraw, nie? Bo dlaczego? Bo ja sobie zdaję sprawę, że z tego nic nie będzie. Nic. Nie. Tam nic nie ma. A to, że nawet jeżeli namówisz tą osobę do czegoś, to później się obróci przeciwko. Ale oczywiście. Bo ona powie, że to nie ja, to ty zrobiłeś. Ale dokładnie. Ale nie chciałem. Jest czasami też inni ludzie, tacy bardziej w cudzysłowie religijni, ortodoksyjni, tak rzekomo po układaniu mówią, ale to, bo czemu ty pozwalasz na różne rzeczy? Ja mówię, wiesz co, ja nie pozwalam, ja nie mam prawa zabraniać. To nie, że ja pozwalam. Dokładnie. Ktoś mówi, bo to jest, Artur, to jest przyzwolenie na grzech, co ty mówisz. Ja mówię, nie, ja nie mam prawa zabraniać. Tak. Ja nie jestem człowiekiem od zabraniania, bo w ogóle nie ma ludzi od zabraniania. To ludzie, jedyna relacja, prawdziwie apostolska relacja, bo to też jest różnica, kiedyś rozmawialiśmy z takim właśnie, z takim moim znajomym o kościołach, różnych wspólnotach, wiesz, bo okazuje się, że jego wspólnota tam w Warszawie, ona, wszystkie tam się, wiesz, kumulują, się spotykają, jego nie. Wiesz, ja mówię, to nie dlatego mówi, że ja nie lubię ludzi, to nieprawda. Nie, też nie dlatego, że ja tam mam jakieś odszczepienie, po prostu to jest nieprawdziwe. Oni się spotykają gdzieś tam na Wigilię, Wielkanoc się klepią. No nic nie ma z tego. Tam jest puste to wszystko, to jest jakaś właśnie ekumenia, to jest, rozumiesz, jakieś, i z tego nic się nie rodzi. Tak naprawdę każdy ma swoje osobiste królestwo. Każdy broni swojego osobistego królestwa i jest tutaj otoczka przy tym wszystkim, że wiesz, że to my ma jedność, my jedność Kościoła. Nie, to nie jest żadna jedność Kościoła, w sercu nie masz jedności, w sercu grasz, wiesz, i mówi, nie spotykam się. I wiesz, jak ja widzę, że nie ma na takim pułapie osobistym, wiesz, relacji pod tytułem, że wiesz, ja jestem z tobą, nie dlatego, co ty uważasz. Nie, ja jestem z tobą, bo ty to ty. Tak. Z miłości. I to jest jedyne trwałe i normalne i prawdziwe. Przecież Bóg ze mną nie jest dlatego, dla moich poglądów. I chwała Bogu Najwyższemu, bo mnie dawno zostawił. Wiesz, nie, lub ze mną dla moich poglądów, tak? Czy też mojego rozwoju, tak? Nie ze mną, po prostu, bo kocha Artura, nie? To taka jest relacja. On kocha mnie. I wiesz, jak ja widzę, że coś takiego nie następuje, to ja się bronię rękami, nogami, mówię, absolutnie to ja nie chcę iść z tobą w tą stronę. Idź, ja ci jeszcze zapłacę bilet w drogę powrotną, wiesz, o co chodzi? Tak. A jakby chciał jeszcze być u nas we wspólnocie człowiek taki, wiesz, i by, to ja mówię, proszę cię, nie z całym szacunkiem, nie? Ale mówię, nie bądź z nami, nie? Nie, naprawdę, jestem ponieść w stanie różne koszty, nie? Wiesz, po prostu nie. Po prostu nie. A tutaj, wiesz, ludzie mówią, że są manipulowani, bo prawdę słyszą. Ten człowiek, który był właśnie na tym spotkaniu, ten Steve, on mówi, byliśmy teraz w Londynie, mówi, tuż przed przyjazdem do was, mówi, parada tam była, chrześcijańska parada przeciwko związkom homoseksualnym. I tam podeszli do mnie, wiesz, bo tutaj staliśmy, no nie? A co myślisz o tym? Co o tym myślisz? A on mówi, ale o czym? No mówi, czy oni się mogą pobierać, czy jak tam, no nie, ja mówię, ale... Mówi, ja się zacząłem śmiać, mówię, to nie obchodzi, mówi. Ale jak to, jesteś chrześcijaninem? Mówi, tak, jestem chrześcijaninem, jestem pastorem kościoła, mówię. Tak jak nie obchodzi cię? Nie obchodzi mnie to, czy oni się będą pobierać, czy nie. Mówi, czy się będą pobierać, czy się będą rozwodzić później, mówi, mnie to... W ogóle mnie to nie interesuje. W ogóle, mówi, dlaczego? Jestem z innego świata. Nie interesuje mnie to. To nie jest ważne. Tak. Ja się nie będę tym zajmował. Ja nie będę robił pikiet. Nie będę szedł i my jesteśmy Kościołem Boga Żywego i my pokażemy wam, co jest dobrem, a co jest złem. Że nie, my się nie zgadzamy. Nie, to jest bzdura. Jezus takich rzeczy w ogóle nie robi. Co Jezus robił? Jezus szedł do ludzi, którzy nie znali Boga i opowiadał im o tym Bogu, licząc na to, że ci ludzie przyjmą tą miłość. Co ciekawe, zauważyłem ostatnio, że nigdy nie zastanawiał się, czy oni to rozumieją, czy nie. I szedł do ludzi zgubionych, tak? A tam nie zajmował się głupotami, bo zastanawianie się nad tym, jak mamy naprawić różne rzeczy, to się wiąże z tym, że my się mijamy absolutnie z celem. I wiesz co, wiecie, widzę, że tak ogromne minięcie się Kościoła w ogóle z celem, nie? To jest szok. To pewne rzeczy to trzeba, tak jak u Jeremiasza, iść zbóż to, po prostu popsuj, nie? I coś zbuduj, nie? Wiesz, to
Jestem... Chociaż wiesz, ja mam, ja tak rozumiem tego, wiesz, to postawa a propos tych tam małżeństw tam, homoseksualnych, tych rzeczy, bo ja mam coraz większe poczucie, wiesz, że nie mam poczucia, że miałem walczu z religią. Znaczy ja wypowiem tak, wiesz, swoje zdanie na ten temat, tak? Mam tam krytyczne, ale w ogóle nie interesuje mnie, czasami jakieś tam widzę na forach internetowych, gdzieś kłócą, wiesz, ten kościół, tamten kościół. W ogóle mnie to nie interesuje. Naprawdę w ogóle mnie to nie interesuje. Ani nie chcę atakować, ani nie chcę bronić, tak? Mówię prawdę, czy ktoś się poczuje dotknięty, to już tam nie mój problem w ogóle. Nie chcę się w ogóle tym, nie interesuje mnie to. Ja mam poczucie w ogóle, że to właśnie spoza jakichś systemów religijnych jest. Tak, czego innego odwołuje, jakiejś wolności, miłości. Dlatego jak mówisz o komunizmie, to byś spotkanie na poziomie, rozumiesz, my się dogadamy, no, wiesz, poziomie, tak, może górnie, wspólnie coś. To wiesz, to są, to śmieszne to jest, no, śmieszne, w ogóle do niczego nie prowadzi i o niczym nie świadczy. Mi się zawsze podoba jedna rzecz, o której ty kiedyś powiedziałeś i to jest w ogóle najfajniejsze, bo się takie prowadzi czasami rozmowy, chociaż ja też tak niechętnie tak prowadzę, czasami rozmawiam, ale mi się nie chce z kimś kłócić. Nie chcę, bo myślę sobie, to co ja mam w sercu, wiesz, to co właśnie jest tak piękne, tak pociągające, jak cię mnie nie pociągnę, no to trudno. Przecież nie będę do tego przekonywał, no, do miłości, no to absurdalne jest, no. To w ogóle jakiś tak, wiesz, wiesz, to bezgodności, że chodzić kogoś prosić, rozumiesz, żeby miał najpiękniejsze sprawy w swoim życiu czy na świecie, to w ogóle nie ma... Wybiera coś innego, to wybiera, to smutno jest, no, serce może płakać, ale nic nie może zrobić. Natomiast, na przykład się przypomina, jak gdzieś, bo jedna rzecz jest taka fajna, tej, żeby nie można sobie zrobić, bo można różne argumenty bronić, przekonywać, można mieć cały tam system, jak mamy rozum sprawny, to wszystko sobie wytłumaczymy, ale nie możemy sobie zrobić, żeby coś było żywe. Kiedyś pewno powiedziałeś wiele lat temu, że mówisz, że nie wiesz jak tam czasami jest, to jak, czy to jest tak, czy to jest tak, ale muszę rozpoznać, czy coś jest żywe, czy nie. Tak jest. No i ja tak samo, tego nie można sobie zrobić. Właśnie nie wiem, kto to gadał, to widać, czy ma życie w sobie, czy jest żywy, czy nie jest żywy. Ale jasne, jasne. Jest proste, tak? Jasne. Bardzo prosta rzecz, tak? A mnie Bóg to jest życie, tak? Tak. Widać, czy ktoś jest żywy, czy ktoś ma żywe serce, czy kocha. Choćby nie wiem, co prawda zawsze się zdradzi, jak tak naprawdę ma. Różnymi wypowiedziami właśnie. Ale widać, różnym takim właśnie. Powie o modlitwie, już widać jak ma. Powie o czymś tam, już widać jak ma. Widać, czy ma żywe serce. Czy kocha siebie, kocha ludzi, kocha Boga. Widać to. I tego sobie nie można zrobić. I sobie myślę, że ja mam sobie to zrobić, że kurna, wszystko może być, ale tego sobie nie zrobicie. Nie, bo to jest nie zrobicie sobie. Nie wasze jest mocy. Wiesz, co ci powiem, zrobiliśmy. Byliśmy w takim kościele, w kościele katolickim, ksiądz nas zaprosił na takie wspólne spotkanie. No pojechaliśmy, nie wiem, czy to widziałeś w ogóle, co tam było, człowieku, już nas nawyzywali, nas nagady od świna wyzywali w ogóle, wiesz, to w ogóle, wiesz, pojechali, wiesz, no. A co to było za... Zaraz ci... No, to było jakaś... Kościół normalny, kościół, ksiądz do nas zadzwonił, my czy przyjedziemy, ja mówię, dobrze, przyjedziemy, przyjechaliśmy, my zaprosili tam jeszcze jakichś tam zielonoświątkowców, wiesz, słuchaj, jest Eucharystia. Jest Eucharystia. A on woła mnie. I woła tego zielonoświątkowca, no nie? Poszliśmy, ja mówię do Gaty, nagrywaj to. Mówię, protestanci mnie powieszą. Mówi, wiesz o co chodzi? I mieliśmy z nim tamtą Eucharystię. Słuchaj, Bogdan, wszyscy ze mną pojechali. Proszę cię. A ja zacząłem, mówię, ludzie, po pierwsze, musicie mnie kochać. I macie powiedzieć. Jeżeli wy określacie siebie jako dzieci Boże, proszę zweryfikować swoje serce. Po drugie, o czym wy ze mną rozmawiacie, jedni i drudzy? Jedni bronicie Eucharystii i twierdzicie, że ja pokalałem to. Drudzy, boicie się Eucharystii, mówię, zobaczcie w jakim wy stanie jesteście. Mówię, o czym wy mówicie? Ja jestem gotów zatańczyć kankana tam. Jeśli jeden człowiek przyjdzie do Jezusa. Mówię, o czym wy gadacie w ogóle? Jedni myślicie w jakiś mistyczny sposób. Inni boicie się tego. Ja się pytam, jaki duch jest w was? Czy jest w was święty duch, który nie boi się, który kocha, który nie zastanawia się nad tymi rzeczami? Kurczę. Mówię, przecież to my musimy Królestwo Boże
Ono nie ma nic wspólnego z tym wszystkim. Jedni się mają jakiś obrzęd, inni boją się tych obrzędów. Wiesz o co chodzi? Jedni ludzie mają jakąś oprawę, inni boją się tej oprawy. Ja mówię, co to jest? Ani mówię jedno, ani drugie nie ma nic wspólnego z Bogiem. Kurczę, to rozumiesz, co to kogo w ogóle obchodzi? Ale wiesz, Agata mówi, wiesz co będzie? Ja mówię, wiem co będzie. Wiem co będzie. Ludzie będą musieli stanąć w twarz, twarzą w twarz z kłamstwem. Z kłamstwem. Ja mówię, zobaczcie, mówię, spójrzcie, mówię, już takich fundamentalnych rzeczy. Ja mówię, proszę, spójrzcie wszyscy w jakieś tam fragmenty Słowa Bożego. Mówię, zobaczcie te rzeczy. Znaczy, ja powiem tak, nie dziwię się, że świat to odrzuca, że nie chce nic z tym nic wspólnego. To, że on nie ma często w zamian nic innego, to jest inna rzecz. To jest dramat też. Ale po prostu nie dziwię się, że nie chce. Dla mnie, jak ja kiedyś, nie jest to mówię, kiedyś myślałem, że to niedobrze, odchodzą ludzie od religii, tego żyją bez Boga, tak patrzyli tam w Europie, tam. A teraz wcale mnie to nie przeraża. Ja nie wiem, gdzie jest gorzej. Naprawdę. Muszę ci powiedzieć, nie wiem, gdzie jest gorzej, nie wiem, gdzie jest mniej prawdy, to zależy od twojego miejsca. I ja myślę, że Pan Bóg w ogóle... ja z wielką nadzieją na to patrzę, co się dzieje, wiesz? Ludzie odrzucają takie właśnie chore rzeczy. Nie chcą, co to ma w ogóle wspólnego? Ludzie nie chcą takich rzeczy. Ja widzę, że świat chce miłości, naprawdę widzę. To, że krzywo wybiera, to, że właśnie łączy w jakiś chory sposób się na rzecz, ale w ogóle chcą miłości, nie chcą takich rzeczy, no. To chce się spierać o to, rozumiesz, że absurdy to są, rozumiesz? Czy to tak, czy tak? Ci się czują wybrani, ci się czują wybrani, rozumiesz? Bo są w jakimś miejscu, jakimś, wiesz, instytucji. Tak. Się czują wybrani, tak. Rozumiesz? Ja mówię, czy to tego, bo tylko u nas, to jest rozumiesz? Szok. Tylko u nas jest Bóg, czy tylko u nas jest Jezus? Co to w ogóle za absurdy są? No. A to wiesz, jak coś takiego może być pociągającego, tak? Naprawdę, no ja rozmawiam teraz też, mam czasem kontakt z takimi młodymi ludźmi tutaj, którzy przestają chodzić do kościoła w Polsce. To w ogóle nie mogę tego słuchać. Ale nie, bo to jest... Co to w ogóle jest? Nie do przyjęcia. Nie, że oni nie mają serca otwartego na Boga. Dokładnie. Mają otwarte i na Boga, i na miłość, i na bliskie relacje, ale nie na coś takiego. Rozumiesz? Tak są chętni ludzie. My jesteśmy, jak jesteśmy w szkołach za gratą, usługujemy. Teraz byliśmy w takiej szkole, wiesz, tam pedagog mówi, wiecie, to takie są trudne historie liceum, takie tam w Warszawie na pracę, wiesz, naprawdę trudne te, nie? Słuchaj, oni wyjść nie chcieli. No wyjść nie chcieli, po prostu. Dlaczego? Wiesz, to gdzie, to jak można się spotkać, jak można... Po prostu. Oczywiście część jest totalnych abnegatów, wiesz, nie? Ale oni słyszą, wiesz, oni widzą, że to jest prawdziwe. Natomiast tutaj, wiesz, ja myślałem, wiesz, ja specjalnie, wiesz, czy biskup wie, co tam się stało? Ja mówię, nie wiem, czy wie, mówię, zapytajcie biskupa. Mówię, ci inni mówią, tutaj, ołtarz demonów, wiesz, ja mówię, kurczę, mówię, ludzie, co w Matryksie jesteście, mówię, wszyscy? Bóg jest miłością, przychodzi do ludzi. I ten cały bajzel zostaje spychany przez Bożą moc. Czy to się komu podoba, czy nie? To się może nikomu nie podobać. Można do tego dorabiać, można ratować. Nie można uratować Titanika. On się władował na górę lodową i koniec, kropka. Można sobie teorię snuć, co by było gdyby. Dzisiaj jest najważniejsze, trzeba się ratować z tego Titanika. Trzeba się ratować, wiesz, kto może, niech się ratuje, wiesz. I dlatego trzeba też ludziom stwarzać realną, to co powiedzieć, bo ten drugi temat, że nie mają, wiesz, bo ludzie muszą mieć jak najwięcej. Jak najwięcej trzeba docierać z żywym Bogiem, bo inaczej nie mają alternatywy żadnej, wiele tego, bo tutaj patrzą tak, bałagan, kłótnia, dym, proszę ciebie, przepychanki, albo, proszę ciebie, religijne układy i układziki, które po prostu, wiesz, są w stanie człowieka, który upadł, zgładzić, tak, nie rozumiejąc, że sami są w stanie upadku. Ja, wiesz co, mam Boga strasznie zagniewany. Kurczę, taki wiesz. Wiesz, i cieszę się, jak ludzie przychodzą do Jezusa, wiesz, ale byłem teraz u takich znajomych, te ludzie tacy, którzy pierwszy raz z nami się spotkali, oni mają też pragnienie założenia wspólnoty, są takie jakieś tam wspólnocie, no nie wiem, jest kilka takich, a on mówi, chodzę, głoszę Ewangelię i wiesz mi, co powiedział do mnie Bóg? Niech cię moja ręka broni, przyprowadzić tych ludzi do którejś z tych wspólnot, z tych ludzi. No i słuchaj, to on mówi, kurczę, ja nie wiem, co mówię, do domu wbiorę, nie?
I w to domu podjęliśmy z żoną decyzję. Mówi, wiesz, że oddajemy. Wiesz, on informatyk tam gdzieś, wiesz, ona ten, taka. Oni mówią, ale mówię, rozumiesz, my ich nie damy. Mówi, to szkoda, szkoda, tak, kurczę, prądu. Dokładnie. Szkoda prądu, bo ci ludzie, wiesz, przyjmują światło, tak? My teraz dasz im, a oni im tam powiedzą, co im. Słuchaj, mam taką znajomą. Ona miała córkę, czy dalej ma, tylko ta córka była prostytutką, słuchaj, w Szkocji tam gdzieś. No i ta matka tutaj się nawróciła i się modliła cały czas o nią, nie? I ona cały czas walczyła, walczyła i słuchaj, tamta no, normalnie była w Szkocji na melinie narkomańskiej, po prostu pewnego ranka wstała i wyszła stamtąd. Wyszła, słuchaj, bez jednego skrętu, wiesz, i zaczęła się z matką kontaktować, wiesz, Hera ją puściła, w ogóle, wiesz, no cud. I ta matka, wiesz, do Szkocji po nią, tak? Mówi, słuchaj, przyleciała, ta dziewczyna oddała życie Jezusowi. Została Duchem Świętym wypełniona, w ogóle w takim astronomicznym tempie szło, nie? Ona mówi, wzięłam ją, mówi, tam do tej wspólnoty, w której byłam. No ona, no ubrała się w to, co miała, no ubrała się, no, była przez lata prostytutką, no nie miała ładnych golfów, rozumiesz, i długich, no nie miała. Wiesz, to nie chodzi o to, ale mówi, a ja w ogóle nie myślałam o tym, ja się cieszę, dziecko przywiozł, wiesz o co chodzi? Tak. Lata moje dziecko było w kanale, włosy jej wychodziły, zęby jej się ruszały, tak? Słuchaj, tak. I wiesz, przywożę ją po latach, odbieram cud od Boga, tak? Cieszę się, wiesz, a ona też ze Świadków Jehowy wyszła, tak. Tam mąż ją zostawił, jak się nawróciła, wiesz. Przyprowadzę ją do wspólnoty, oni przyszli do niej i powiedzieli, jak ona się ma ubierać, jak ona ma wyglądać. Ona mówi, a to ja nie chcę tu być już w ogóle i poszła, wiesz, to są takie, to są małe debilizmy, bo tu mówimy o małych debilizmach, nie? Ale to się, z takich rzeczy złożone są całe w ogóle sprawy. Kurczę, wiesz, to jest dla mnie, wiesz, to jest szok i ja nie wiem, czy warto się czymś innym interesować, niż po prostu zniszczeniem tego starego systemu i co to było. Ja ci powiem, samopad. Ja ci powiem, to nawet nie trzeba, rozumiesz, trzeba właśnie głosić na mnie, wiesz, Boga, głosić życie, głosić miłość, wiesz, on sam upada. To jest w ogóle zadziwiające, ile człowiek energii, wiesz, poświęca, wiem, to ze swojego życia, na rzeczy, które po prostu upadają, są nieprawdziwe, a się tam na siłę, tak to widać w systemach religijnych, w rodzinach, w życiu osobistym, no, ale jeszcze tam, wiesz, podeprą, jak kijem, bur się wali, a tam można, a to się, się tak zawali. Zawali, bo to widać, no widać, no widać to w kościołach, gdzie ludzie odchodzą, odchodzą. Ktoś tam przyjdą przy tego, co właśnie, coś tam, jak ktoś marzymy serce, nie wytrzyma czymś tam. Nie wytrzyma i to widać, że to się po prostu wali, no. Widać, że to się wali. A myślę, że to jest prawda, że albo inaczej się będzie mówiło o Bogu, albo ludzie przestaną w ogóle, rozumiesz, przestaną, no przestaną, znaczy myślę, że nie przestaną. Pytanie Jezusa, czy znajdę wiarę, bo tak. jest prawdziwe, no. No bo jak się tak będziecie robili, to ja nie wiem. Dokładnie. To ja nie wiem, no. Ja wierzę, że wiesz, oklas Boga każdy ma w swoim sercu, tak? Każdy pragnie miłości, czy on to nazwie Bogiem, czy nie nazwie, jak mu się pokaże świat, czy pozna Jezusa, to będzie mu łatwiej, tak? Łatwiej, będzie miał światło, za którym będzie mógł iść. Tak jest trudniej, bo musi kierować sercem swoim, nie wie często, ma jakieś systemy właśnie społeczne, takie, inne, gdzie mają różne odjazdy, różne pomysły. Gdzieś błądzi. Tak, błądzi. Ale każdy szuka zawsze tego samego. Szuka, ale też błądzi, nie ma też takiego umocowania, takiego, ciężko jest samemu, tak. Ciężko jest samemu, czasami ludzie są sami w tym. Wiedzą, co się nie gra, tak, ale no co, naokoło nikogo nie ma, wszyscy mówią, co ty chcesz, bo wszystko jest dobrze. Bardzo, bardzo prosty sposób ludzie przyjmują, wiesz, ja też sobie tak cenię jakby docieranie do tych ludzi, wiesz, bo ten system, cały system religii, on pada, nie ma dwóch zdań i coraz więcej ludzi jeszcze teoretycznie jest w tym systemie, bo u nas tak naprawdę w Polsce nie można nie być w tym systemie. Takich stricte określonych ateistów, czy którzy mówią tam, wiesz, walczących, to jest malutko. Ale wiesz, ta, która, jak ci padną zdanie, wiesz, zaczyna się trochę w tym młodym pokoleniu. Ja to widzę, takim 20-letnim, wiesz? To są ludzie, którzy przestają chodzić, się nie, nie mają wrogości, nie mają wrogości. To nie interesuje. Tak, oni widzą, że to nie jest to nie jest w ogóle żywe. Tak, to przestają chodzić w ogóle do kościoła i nie, bo kiedyś było tak rzeczywiście, że ktoś wychodził, to krzywdy jakieś dostał. No. Albo coś tam się zbudował, i wiesz, miał źle.
A to są ludzie, którzy nie mają w ogóle źle. Tylko mówię, to nie jest to. No co, tam nic nie ma. Tam nic nie ma, tam nic nie widzę w ogóle. Ale z nimi można rozmawiać, w ogóle serce mają otwarte. Tak. To oni zupełnie, wiesz, widzę jak szukają i jak ludzie, jak pragną, wiesz. Gdy doświadczą czegoś zupełnie innego, tak, zupełnie w pełnej wolności, mówię, doświadczenie Boga w pełnej wolności, gdzie nikt nie narzuca na ciebie niczego w ogóle, no nie? Nie mówi, ten masz być taki czy taki, czy... Wtedy ten człowiek naprawdę, on jest w stanie chwycić się. Ja myślę, że tego ludzie chcą, chcą chwycić się Boga. I tak, ten system, ten cały system religijny, obojętnie jak by go zwał, czy to on to się wysypuje. To się wysypuje, bo nie można zrobić Bogu po prostu reklamy, wiesz, jakiejś takiej...